Dzień dobry Państwu. Dla Polaków, rodaków Słowian z przedsądu okręgowego w Warszawie w sprawie reparacji wojennych. Jak na razie pan Zbigniew Kękuś złożył wniosek do sądu o te reparacje. Partie polityczne milczą, telewizja milczy. Właściwie to cała władza okupacyjna milczy na ten temat. Panie Zbigniewie, jest mi bardzo przyjemnie spotkać pana w Warszawie, chociaż chciałbym się wybrać do Krakowa, do tego królewskiego miasta także, nie jedynego w Polsce, i przeprowadzić dłuższy wywiad z panem. Niestety jesteśmy zmuszeni tutaj korzystać z sądów, które właściwie są sądami okupacyjnymi, i zapytać pana, co pan dzisiaj tutaj robi w tym sądzie w związku z tymi reparacjami wojennymi. Tak, panie Rafale, przede wszystkim to ja serdecznie dziękuję za obecność w ten wieczny, bardzo zimny dzień. Zapraszałem pana, no bo myślałem, że w ramach naszej dawno zadzierżniętej przyjaźni będzie pan pierwszą osobą, która przedstawi państwu dokument, no myślę, że bardzo ważny. Ja już i pana, i internautów wielokrotnie informowałem o tym, że od maja ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie, trzeci Wydział Cywilny, sędzia tego wydziału Ewa Jończyk, rozpoznaje mój pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o odszkodowanie dla Rzeczpospolitej Polskiej przepraszam, za II wojnę światową w kwocie 845 miliardów dolarów, przy czym ja tą kwotę podałem za doktorem Grzegorzem Kostrzewą Zorbasem, który ją ustalił, jakkolwiek złożyłem wniosek o to, żeby w ramach rozpoznawania sprawy sąd zweryfikował ją, to znaczy, żeby przekazał sprawę w tym wątku ustalenia ostatecznej kwoty biegłym sądowym. Ja się na tym nie znam, mógł pomylić się pan dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Są eksperci, którzy mówią, że te roszczenia, które nam się należą, to jest kwota nawet ponad 6 bilionów złotych, a są tacy, którzy mówią, że jeszcze więcej. Co w kontekście w tej chwili ustawy 447, czyli Just Act, czy też Just Bill, jakby tego nie nazwać, co Trump podpisał 9 maja, no jawi się dla nas bardzo atrakcyjną alternatywą na wypadek, gdyby rzeczywiście Żydzi zaczęli mocno nas naciskać, korzystając z potęgi Stanów Zjednoczonych, co byśmy im rekompensowali krzywdy wyrządzone im przez, no co by nie powiedzieć, Żydów nazistów, prawda, i potem Żydów bolszewików. Zatem tak, łapiąc bycha za rogi, od maja ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje ten mój pozew. Ja prezentowałem już wiele postanowień wydanych w związku z rozpoznawaniem tej sprawy i oto w dniu 1 grudnia ubiegłego roku sędzia Ewa Jęczyk wydała postanowienie o zleceniu tłumaczowi języka przysięgłego, tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego, zlecenia do tłumaczenia pisma, które miało być przekazane za pośrednictwem ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej w Berlinie urzędowi kanclerskiemu, albowiem sąd ustalił, że to urząd kanclerski będzie reprezentował stronę pozwaną w sprawie z mojego pozwu. I po tym, gdy minął czas na przetłumaczenie tego dokumentu, tłumacz dostał 2 miesiące, ja pismem z dnia 8 lutego tego już roku, skierowanym do prezesa sądu pani Joanny Bittner, to jest nowy prezes, była pani Małgorzata Kuziak, jest pani Joanna Bittner, złożyłem wniosek o doręczenie mi kserokopii tego właśnie pisma z dnia 1 grudnia, które miało za pośrednictwem z ambasady RP w Berlinie wpłynąć do urzędu kanclerskiego. Nie otrzymałem go przez tej kserokopii, czyli jej, przez ponad miesiąc. Skierowałem zatem następny wniosek, w tym przypadku do sędziego referenda w sprawie sędzi Ewy Jończyk. Nie otrzymywałem odpowiedzi przez kolejny ponad miesiąc. Wobec tego pismem z 4 maja, to jest to oto pismo, 4 maja, panie redaktorze, zaprezentujmy, skierowanym znowu do pani prezes Joanny Bittner, złożyłem po raz kolejny wniosek o wydanie mi, przy czym już nie o doręczenie, a o wydanie. Zapowiedziałem jej, że oto w dniu 15 maja, a w dniu dzisiejszym mamy 15 maja, stawię się osobiście, nie mogąc się doczekać na to, aż ona dopełni obowiązek i umożliwi mi skorzystanie z mojego prawa konstytucyjnego i ustawowego. Konstytucyjnego, albowiem z mocy odpowiedniego przepisu konstytucji ja mam dostęp do dotyczących mnie dokumentów, a artykuł 9, o ile dobrze pamiętam, 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego gwarantuje mi wydanie mi przez sąd kserokopii dokumentów w sprawie, w której jestem stroną.
i zapowiedziałem, że stawię się w dniu dzisiejszym celem odebrania kserokopii tego dokumentu. Myślałem, że przedstawię panu, zrobimy fotki, przekażemy państwu. No i oto, proszę państwa, wczoraj dotarły do mnie popołudniową porą z Warszawy, ja mieszkam w Krakowie, dość niepokojące wieści. Zbyszek, tam różnie z tym sądem, jutro może być. Uważaj na siebie, najlepiej to zadzwoń wcześniej. I rzeczywiście skorzystałem z rady, zadzwoniłem do biura obsługi interesanta, powiedziałem w jakiej sprawie, poproszono mnie, żebym poczekał, no czekałem około 20 minut, ta nasza rozmowa jest nagrana, albo wszystkie rozmowy prowadzone przez biuro obsługi interesanta Sądu Okręgowego w Warszawie, to jest we wszystkich sądach, są nagrywane i po 20 minutach usłyszałem, proszę pana, mam do pana prośbę, żeby pan przyszedł jutro, albowiem wydział nie wie, nie otrzymał żadnego zlecenia od pani prezes Joanny Bittner. Proszę państwa, ja pozwolę sobie przypomnieć, sprawdźcie państwo w takim razie, pani Joanna Bittner to jest ta pani, która zaczęła no, bardzo agresywnie sprawowanie funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, to znaczy mimo, że niektórym spośród jej zastępców pozostało do dopełnienia kadencji miesiąc, niewiele więcej niż miesiąc, to ona ich wszystkich natychmiast pozwalniała. A usprawiedliwiano ją w ten sposób i ona sama się usprawiedliwiała, jak podawały media, że ma prawo. Zatem egzekwować swoje prawa potrafi, ale mnie uniemożliwia korzystanie z moich praw. No i na darmo mój przyjazd w dniu dzisiejszym do Warszawy. Co zrobiłem? A, żeby nie było wątpliwości, to pismo z 4 maja dotarło, proszę państwa, w dniu, to jest potwierdzenie odbioru, w dniu 7 maja, a dzisiaj jest 15 maja. Zatem, ponieważ już po raz pierwszy odmówiła mi wtedy, gdy kierowałem pismo z 8 lutego, no nie wiem, ale po prostu no, uczciwość, zasady poważnego traktowania ludzi wymagałyby od niej od tego, żeby mi na dzisiaj, skoro wiedziała, że przyjadę specjalnie do Krakowa, to przygotowała. No tak, panie Zbigniewie, ale ta pani Bittner ma takie typowo antypolskie nazwisko, zresztą nie jedyna, bo tutaj oni się lubują w tym, a wiadomo, że okupant w Polsce stosuje prawo talmudyczne, a ten regulamin społeczny, który jest nazywany konstytucją, to tak de facto jest dla ludzi, którzy wierzą głęboko w wolność i niepodległość, którą de facto w tym roku fałszują, bo to jest 99. rocznica odzyskania niepodległości, a nie setna, ponieważ Roman Dmowski otrzymał akt Traktatu Warszawskiego podczas nadania Polsce i gwarancji niepodległości Polski, a tutaj obchodzimy 99. rocznicę i oni sobie nic z tego nie robią. W ogóle zakłamują daty i zakłamują wszystkie i zaraz fakty. Będziemy pod niebiosa wynosić naczelnika, jak wiadomo, zdrajcę, agenta, tchórza, no ale naczelnik był naczelnik wobec tego, ponieważ jest tej ferajny, która dzisiaj rządzi, no to będziemy go chwalić Boga, podskakiwać. Proszę państwa, nie zmarnowałem wyjazdu, żeby nie było wątpliwości, ponieważ już stawiłem się, panie redaktorze, pieczęć, Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu dzisiejszym uiściłem opłatę, do której mnie wezwano pismem, wezwaniem dopiero z dnia 4 kwietnia, zatem po dwóch miesiącach, to nie to wezwanie, z 12 kwietnia, po ponad dwóch miesiącach oczekiwania przeze mnie na po raz pierwszy złożony wniosek pisem z 8 lutego. Złożyłem, mam potwierdzenie, uiściłem, rozumiem, że mi w ciągu najbliższych dni wyślą. Natomiast jeśli chodzi o komentarz, jeśli chodzi o to nazwisko Joanna Bittner, panie redaktorze, ja bym powiedział tak, nazwiska nie grają roli. Co dla nas najważniejsze, petentów, obywateli, to, że w wymiarze sprawiedliwości selekcja na stanowiska funkcyjne odbywa się według kryteriów negatywnych. Oni generalnie, moje potyczki z wymiarem sprawiedliwości trwają już prawie 20 lat. Ile łajdaków, ile tumanów, ile ludzi, którzy z całą pewnością nie powinni pracować w służbie publicznej, jest dzisiaj na stanowiskach funkcyjnych. A oni nas generalnie mają w dupie. Przepraszam bardzo, że pozwalam sobie na takie trącące wulgaryzmem określenie, no ale tak jest, no jeśli pani prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, w stolicy Polski,
zwodzi mnie od 2 miesięcy i w końcu ja przyjeżdżam sam i dowiaduję się, panie Kękuś, proszę przyjechać jutro, no to niestety, ale Warszawa nie jest dzielnicą Krakowa i żeby dostać się z Krakowa do Warszawy, to ja muszę przyjechać 300 kilometrów, ponieważ mnie Ferajna, sędziowie razem z rzecznikiem praw obywatelskich uczynili przestępcą, co skutkowało wywaleniem mnie z pracy, od lat nie pracuję, jeżdżę za to, co urzebrze, no i pani Bittner, no ja wiem, że pani ma mnie w dupie, ale niech pani nie ma za złe, no ja panią po prostu też. Ja tu mam serdeczną prośbę do byłego pańskiego zwierzchnika w banku, pana Morawieckiego, żeby w związku z działalnością, którą pan prowadzi, żeby ustanowił dla pana rentę specjalną. Prezes Rady Ministrów może taką rentę uczynić i na pewno wynagrodziłby w pewnym sensie te krzywdy. Zatem, panie Morawiecki, czekamy na pańskie działanie w sprawie pańskiego... Nie, przepraszam, wchodzę w słowo. Panie redaktorze, niech Morawiecki nie działa. Niech Morawiecki nie działa. Morawiecki, mój rzeczywiście były kolega z pracy, czyni co w jego mocy, żeby jego konstytucyjny podwładny, Zbigniew Ziobro, osobnik, u którego już w 1996 roku sędzia doktor Andrzej Zachuta zdiagnozował zupełne stępienie racjonalnego myślenia, zatem żeby ten osobnik ze mnie uczynił przestępcę. Lepiej niech Morawiecki robi, co robi. Robi to wprawdzie nieudolnie, bo on się doskonale nie nadaje na urząd prezesa Rady Ministrów, ale niech już w moje sprawy się nie miesza, bo ja wiem, że jego zaangażowanie może dla mnie skończyć się tylko jakimiś reperkusjami. Zatem dzięki serdeczne za troskę o mnie. Morawiecki, rób swoje, tylko profesjonalnie. No tak, a mógłby pana chociaż zaprosić na spotkanie ekspertów w sprawie wyceny tych szkód, które Polska poniosła. Przecież tylu urzędników jest opłacanych przez państwo polskie, a tutaj nikt pana nie zaprasza. Nie widzimy telewizji, nie widzimy mediów, nie widzimy dziennikarzy, którzy by tu tłumnie przychodzili z kamerami, bo pan Kękuś przychodzi do sądu w sprawie reparacji wojennych, a władza okupacyjna niestety nie jest im po drodze nagłośnienia tego tematu. Czyżby było potajemne uzgodnienia między Angelą Merkel, Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, że tych reparacji nie będzie bez zgody Izraela? Ja bym powiedział tak, to nie tylko nie jest im po drodze, ale im, dwóm co najmniej osobom, to znaczy Kaczyńskiemu, Mularczykowi, jest zdecydowanie nie na rękę. Oni ukrywają, oni doskonale wiedzą, bo ja skierowanymi do nich pismami już wielokrotnie informowałem ich o tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje ten mój pozew o odszkodowanie. W Sejmie funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku zespół, któremu lideruje, któremu przewodzi Mularczyk. To jest zespół, jaka fajna nazwa, do spraw oszacowania kwoty szkód. Zatem nie do dochodzenia, ale do oszacowania. I co podały media? Media wiosną tego roku, w marcu, o ile dobrze pamiętam, podały, że Mularczyk oszacował, że to jest 850 miliardów dolarów. Przepraszam, że się śmieję, ale to oszacował już w 2014 roku dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Zatem oni wykonują działania pozorowane, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, nie jest im na rękę, żeby opinia publiczna dowiedziała się o tym ze strony władz, ze strony mediów głównego nurtu, o tym, że ten mój pozew jest rozpoznawany, zatem oni siedzą cicho. Co więcej, ja skierowałem pismo do pani Bittner jesienią ubiegłego roku, czy przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Mularczyk, szef zespołu powołanego w Sejmie, zespołu, o którym wspomniałem, kontaktowali się z nią, no bo jeśli działa sąd, jeśli jest zespół w Sejmie, to jest w nas wszystkich interesie pożenić środki, zasoby, narzędzia i działać razem, prawda? Jeśli Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło tak, Polsce należą się odszkodowania, ale nie wiemy według jakiej formy ich dochodzić, no to my już wiemy. Ja i pan i niektórzy internauci wiedzą, bo sąd rozpoznaje pozew. No to dlaczego Mularczyk nie zwróci się do sądu? Wysoki sądzie, współpracujmy, tylko łeb w piach i udaje, że nie wie o rozpoznawaniu tego mojego pozwu. No tak, powróćmy tutaj jeszcze do jednej osoby, która jest zaangażowana w roszczenia. To jest przedstawiciel hunty londyńskiej, niejaki pan
Potocki, który podaje, że jest hrabią. Chciałbym powiedzieć, że nie jest hrabią. No i a tytuły to mogą sobie nadawać jak to chce. Ale powróćmy do tego bardzo barwnej postaci, która niewątpliwie jest fenomenem tutaj. Gdy nagle zmienia się opcja, to ujawnia się, że on ma dokumenty. Mało tego, w telewizji deklaruje, nie, w mediach społecznościowych deklaruje Potocki, że on głosował osobiście na Dudę, a później się składa wniosek do sądu o to, żeby ustalić, kto tutaj w końcu jest prezydentem. W mojej opinii to zakrawa raczej na jakąś chorobę psychiczną lub jakieś działanie o charakterze dezinformacyjnym. Czy ten osobnik, który deklaruje wielki majątek, zgłosił się do pana z propozycją pokrycia kosztów, pokrycia chociaż ustanowienia jakiegoś biura, żeby mógł opłacić osoba, która będzie się w tej sprawie zajmować, chociażby wyjazdu czy to do Niemiec, czy to do Brukseli w związku z pana działaniem? Nie, wręcz przeciwnie. To znaczy, rzeczywiście można powiedzieć, że pan Potocki jest kontrowersyjną postacią. On siebie prezentuje jako prezydenta drugiej RP. W internecie mnóstwo na jego temat informacji. Natomiast jeśli chodzi o moje z nim doświadczenia, to na pewno są one dużo lepsze niż na przykład z Andrzejem Dudą, tym niby legalnym prezydentem. Bo co do legalności prezydentury Jana Zbigniewa Potockiego, mnóstwo wątpliwości. Natomiast o ile Jan Zbigniew Potocki, na przykład ja stawiłem się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym on wiedział, to przyjechał, żeby mi udzielić wsparcia swoją osobą, to poseł Andrzej Duda, zanim został prezydentem przede mną, znowu przepraszam za wulgaryzm, ale spierdalał z biura poselskiego, kiedy go prosiłem o pomoc. Natomiast jeśli chodzi o ostatnią moją relację z panem Janem Zbigniewem Potockim, to nie tyle nie on mnie prosił, co ja prosiłem jego. W ubiegłym tygodniu, w sobotę, przed kilkoma dniami, była druga konferencja II Rzeczpospolitej w Krakowie i gdy ja dowiedziałem się o tym, że będzie, to ja wręcz zabiegałem o to, żeby mi umożliwiono wystąpienie podczas tej konferencji i zaprezentowanie sprawy odszkodowania, ale z jej drugiej strony. To znaczy odszkodowania, które nam się kroi w związku z tą zasygnalizowaną przeze mnie wcześniej ustawą przepraszam, S447. Panie Rafale, proszę Państwa, ponad wszelką wątpliwość jesteśmy oszukiwani przez senatorów Stanów Zjednoczonych, jesteśmy oszukiwani przez kongresmenów z Izby Reprezentantów, jesteśmy oszukiwani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że ustawa S447 opiera się na deklaracji terezińskiej. Stronami, wobec których Departament Stanu będzie mógł podejmować działania co do wspomożenia Żydów w egzekwowaniu roszczeń od na przykład Polaków, są tylko te państwa, które podpisały deklarację terezińską. A ja dysponuję dokumentem z października 2011 roku, sporządzonym nie przez byle kogo, a przez samego dyrektora, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ówczesnego, czyli Donalda Tuska, do spraw stosunków międzynarodowych, tak się to chyba nazywało, tym pełnomocnikiem był Bartoszewski Władysław. Władysław Bartoszewski był przewodniczącym polskiej delegacji na tą konferencję praską, zwaną konferencją terezińską. I w piśmie, o którym mówię, mam czarno na białym napisane, ponieważ ja stawiałem już wtedy, w 2011 roku, zarzuty Bartoszewskiemu, że podpisał delegację sprzeczną z polską racją stanu, z naszym interesem narodowym, to dostałem pismo, w którym pan Miszczak, bo takie nazwisko tego dyrektor, napisał mi: proszę pana, i wbrew temu, co pan pisze, panie Kękuś, w pana pismach, uprzejmie informuję, że minister Władysław Bartoszewski nie podpisał deklaracji terezińskiej w imieniu Polski. Zatem, jeśli nie podpisał, a ustawa 447 dotyczy tylko państw sygnatariuszy, to my nie jesteśmy sygnatariuszą i nas ona nie dotyczy. W związku z powyższym, gdy dowiedziałem się, żeby wrócić do poprzedniego wątku, dowiedziałem się o tej konferencji organizowanej przez pana Potockiego, poprosiłem organizatorów o to, żeby mi umożliwiono wystąpienie. Przygotowałem referat pod tytułem Żydowskie roszczenia wobec Polski w świetle deklaracji terezińskiej, ale niestety złapałem zapalenie krtani. W piątek, w sobotę nie mogłem z siebie głosu wydobyć, zatem tylko stawiłem się, wręczyłem osobiście panu Potockiemu
kserokopię tego dokumentu, o którym wspomniałem, kserokopię mojego pisma w tej sprawie do Mateusza Morawieckiego, obecnego prezesa Rady Ministrów. Skierowałem wniosek pisem 4 kwietnia do niego, żeby mi udzielił informacji publicznej, czy Polska zatwierdziła, jak podają 59 senatorów Stanów Zjednoczonych w piśmie do niego, do Morawieckiego z 26 marca tą deklarację. I co im Morawiecki odpisał? Morawiecki mi odpisał, że adresat jest niewłaściwy, że powinienem napisać do ministra finansów i do ministra spraw zagranicznych. A przecież Bartoszewski nie reprezentował ani ministra finansów, ani ministra spraw zagranicznych, tylko prezesa Rady Ministrów. Zatem kopię tego pisma do Morawieckiego skierowałem, dałem osobiście panu Potockiemu i dałem mu też kopię właśnie tego pisma dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, żebym sobie napisał na Berdyczów, czyli do ministra finansów i ministra spraw zagranicznych. Ciekaw jestem, co pan Potocki z tym zrobi. Twierdzi, że jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. O tym, że Polska nie podpisała deklaracji terezińskiej, wie już prezes Rady Ministrów, wiedzą przedstawiciele tych legalnych władz. Jeśli pan Potocki twierdzi, że jest prezydentem, no to będę mu się w tej chwili przyglądał, będę patrzył, jaki zrobił użytek z tych kserokopii, które mu wręczyłem. No tak, ale Potocki, jeżeli byłby prezydentem Rzeczpospolitej, to byłby w stanie wojny. Nie myśli pan, że może pan być, współpracując z Potockim, oskarżony o terroryzm i wylądować na Guantanamo? To znaczy, nie, no ja się tego nie boję, dlatego że wszystkie moje działania ja podejmuję w interesie narodowym, w interesie Polaków, w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. I jeśli chcę dojść racji, czy Polska jest sygnatariuszem deklaracji terezińskiej, czy nie jest, bo jeśli nie jest, to nie dotyczy nas akt Bill 447, to myślę, że w tej sprawie mógłbym się nawet zwrócić o pomoc i do Pana Boga, i tam. W naszym wspólnym interesie. I nikt nie śmie mi z tego powodu zrobić żadnego zarzutu. Panie Zbigniewie, myślę, że się pan nie obrazi, ale wyrażę swoją opinię na ten temat, bo ja mam takie, odnoszę takie wrażenie, że pan pisze i do okupantów, i do fałszywych przedstawicieli hunty londyńskiej, którzy tak de facto nie mają żadnych uprawnień. Przypomnę wszystkim internautom, że ostatnim prezydentem Rzeczpospolitej był generał Wieniawa Długoszewski. Zgodnie z prawem został ogłoszony w Paryżu prezydentem, a prezydent Mościcki nie dość, że fałszował dokumenty później, po kilku dniach od nominacji, to mianował Władysława Raczkowskiego prezydentem chorego na białaczkę, który w stanie wojennym człowieka chorego nie mianuje się na tak stanowisko odpowiedzialne, żeby co, żeby zdechł za kilka miesięcy. Mianuje się zdrowego człowieka na ciele i umyśle, a nie chorego człowieka. No faktycznie on przeżył całą wojnę i zdechł w 1946 roku, no ale powracając do tej mojej opinii, tej sugestii, czy nie uważa pan, że czas by było wystąpić na forum międzynarodowym z tymi pańskimi wnioskami, zamiast tutaj się użerać z okupantem i przedstawicielem fałszywej hunty w Polsce? Panie redaktorze, zgadzam się z panem. To znaczy tak, jeszcze jeśli można się odnieść do poprzedniego wątku. Ja jestem, jak pan wie, ekonomistą z wykształcenia. Nie jestem historykiem. Niech historycy, niech prawnicy rozstrzygają kwestie, o których rozmawialiśmy przed chwilką. Dla mnie one nie są domknięte, rzeczywiście to trzeba ostatecznie wyjaśnić. Natomiast, żeby kontynuować wątek ten ostatni, to ja napisałem nawet pismo w języku angielskim do prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Trumpa, żeby podjął działania na rzecz zaprzestania wywierania na Polski presji co do wypłacania przez nas roszczeń z tytułu naszego uczestnictwa w konferencji praskiej, w konferencji terezińskiej. Albowiem, i załączyłem pismo, o którym wspomniałem, Polska nie jest sygnatariuszem. No ale co ja na to poradzę? Ja to pismo przesłałem przez ambasadora pana Paula W. Jonesa w Warszawie, nie dostałem potwierdzenia odbioru, mimo że zainwestowałem, przesyłka kosztuje chyba około 2 zł więcej, nie dostałem potwierdzenia odbioru, chciałem kopię tego pisma złożyć i uzyskać potwierdzenie odbioru
w konsulacie Stanów, w Generalnym Konsulacie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, w Krakowie. Odmówiono mi potwierdzenia, znaczy pismo przyjęto, ale odmówiono mi potwierdzenia. Wobec tego wniosek dla mnie oczywisty. Mamy do czynienia rzeczywiście z Izraelem i jakby nam obecnie rządząca formacja nie wmawiała, że oto Stany Zjednoczone są naszym największym przyjacielem, to mamy do czynienia z nieprzyjacielem, mamy do czynienia z wrogiem, który jak to się dzieje przez 2500 lat historii Żydów, czy też którego Żydzi chcą wykorzystać przeciwko nam. A Amerykanie widzę, że robią to więcej niż ochoczo, wręcz nadgorliwie. No, chciałbym tutaj przypomnieć internautom, zwłaszcza tym młodym, że judo-sataniści z Rosji zostali zastąpieni judo-satanistami ze Stanów Zjednoczonych. Mamy w Polsce okupację militarną i nie każdy Polak zda sobie z tego sprawę. Coś na zakończenie, panie Zbigniewie, dla młodych przede wszystkim ludzi, którzy wchodzą w to życie społeczne, bo chcieliby usłyszeć od pana jakieś dobre wieści. Znaczy, dobrą wieścią jest to, że jest ogromna świadomość wśród młodzieży właśnie co do tego, jakie mają wobec nas złe zamiary nasi wrogowie. Dowodem słuszności mojego stanowiska mnóstwo rodzących się coraz to kolejne portale. One są zakładane przez generalnie młodych ludzi. Jeśli nawet media głównego nurtu, na przykład ustawę 447 przemilczały, prawda? Wymyślili nam na przykład to, że jakiś tam Żyd chce pomnik ofiar katyńskich w New Jersey zlikwidować. No to dlaczego, jeśli o tym bębniły media, nie wspominając o tym, co się działo dużo ważniejszego w tle, bo też w Stanach Zjednoczonych, no to trzeba było też wtedy od razu powiedzieć, dobrze, ale jeśli chodzi o Katyń, to tam przecież tą polską inteligencję wymordowali Żydzi, o czym doskonale wiemy. Z tej okazji też nie skorzystano. Zatem młodzieży, róbcie swoje, bądźcie jacy jesteście. Ja mam za sobą ponad 20 lat pracy w korporacjach. Poznałem przez ten czas, jako już coraz bardziej starszy pan, coraz bardziej dojrzały, mnóstwo młodych, fantastycznie wykształconych, inteligentnych ludzi. To dla was jest Polska, nie dla Danielsa Łajdaka, który mówi, mam na myśli Jonego czy Johniego, jakby go, jego imienia nie wymawiać, który organizuje spotkanie Knesetu w Krakowie, który organizuje kolację szabasową, na którą biegnie Morawiecki, który mówi, że nawet niechby 40 milionów Polaków zagłosowało przeciwko ekshumacji w Jedwabnem, znaczy za ekshumacją w Jedwabnem, to tej ekshumacji i tak nie będzie. Fałszują historię, oszukują, okłamują nas. Młodzieży, Polacy, możecie być spokojni. To nie jest Polin, jak mawia nasz niezłomny Duda. To jest Rzeczpospolita Polska. To jest wasz kraj, to jest wasza ojczyzna. Tutaj będziecie razem z waszymi rodzinami, razem z waszymi dziećmi spędzali godne życie. Dla Polaków, rodaków, Słowian, Rafał Gawroński. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Rafał, i lecę.